Boję się. Spokojnie, Pikuś. Trzeźwy lupus nie istnieje. Nie może cię skrzywdzić. Witam. Jeśli oglądacie to wideo, zapewne jesteście posiadaczami ponadprzeciętnego intelektu. Pragnę wam polecić kulturalną formę rozrywki dla kogoś na waszym poziomie. Zaczynajmy! Miejsce 10. Beastars. Jest to bardzo życiowa seria obyczajowa, gdzie fabułę i jej zawirowania tworzą bohaterowie. Zdarzenia są przede wszystkim generowane przez nich, a same postacie nie są tym zawiłością obojętne i często się zmieniają. Świetne okruchy życia, razem z dramatem i elementami sensacyjnymi. Miejsce 9. Marcowy Lew. Głównym bohaterem jest Rei, licealista profesjonalnie grający w szogi, japońskie szachy. Jak na typowego introwertyka przystało, Rei dużo czasu spędza w samotności, co wcale nie oznacza, że chce być sam. A fabuła bardzo luźno go wplata w interakcję z otoczeniem. Tę serię warto obejrzeć dwukrotnie, bo za drugim razem inaczej się ją odbiera. Miejsce 8. Shirobako. Zastanawialiście się kiedykolwiek, jak wygląda tworzenie waszych ukochanych anime? Tutaj możecie się tego dowiedzieć. Shirobako przybliża nam codzienność pracy w korporacji zajmującej się produkowaniem anime, ale robi to w sposób, który sprawia, że widz nie przysypia, zamiast tego ciągle chichocze. Świetna i bardzo niedoceniana seria. Miejsce 7. Stowarzyszenie Szaropiórych. W pewnym domu mieszkają ludzie, którzy posiadają skrzydła i aureole. Osoby o tych cechach określa się mianem Haibane. Wraz z nowo wyklutą szaropiórą o imieniu Rakka przyjdzie nam z wolna poznawać życie w tym spokojnym miejscu, odkrywać obyczaje i zakazy dotyczące Haibane. Świetne okruszki. Miejsce 6. Hoseki no Kuni. Gdzie zaczyna się człowiek, a gdzie kończy? Czy nasze ciało, nasza jaźń, nasza świadomość definiuje to, kim albo czym jesteśmy? Anime otwarcie zadaje te pytania i stara się na nie odpowiedzieć. Jedność ducha i materii, samodoskonalenie, zmiana i nietrwałość to instrumenty, na których gra to dzieło. Miejsce 5. Mononoke. Podczas seansu tego horroru możemy poczuć się, jakbyśmy byli widzami spektaklu w tradycyjnym japońskim teatrze. Klimat, który tworzą tła, postacie i wydarzenia z czymś, czego nigdy byśmy się nie spodziewali, po tak bujnej palecie kolorów i jaskrawości. W tym anime naprawdę można poczuć grozę. Miejsce 4. Dom małych kostek. W tym trwającym niecały kwadrans filmie nie pada ani jedno słowo. Przez cały seans przychodzi nam obserwować w akompaniamencie muzyki fortepianowej podróż starego człowieka w głąb miejsca, które kiedyś nazywał domem. Produkcja nagrodzona Oscarem, dostępna na YouTubie. Link w opisie. Miejsce 3. Stare kino no Tabi. W tej produkcji poznajemy świat, który przemierza kino wraz ze swoim wiernym towarzyszem, motocyklem Hermesem. A świat jest naprawdę niezwyczajny. Bywa zaskakujący, bywa niebezpieczny, często chwyta za serce i zawsze skłania do myślenia i zadawania pytań. Polecam. Miejsce 2. Mushishi. Mushi to niezwykłe stwory. Ni to zwierzęta, ni to duchy. Brak określonej formy oraz różnorakie oddziaływanie mushi na ludzi czyni z nich niezwykle tajemnicze stworzenia. Podróżując wraz z Ginko, przyjdzie nam poznać historię wielu ludzi oraz to, jak spotkanie z Mushi wpłynęło na ich życie. Miejsce 1. Katana Gatari. W tej niezwykłej opowieści śledzimy wyprawę dwójki podróżników i ich misję, jaką jest zebranie 12 wynaturzonych mieczy zlecone przez szogunat. Ale właściciele tych mieczy wcale nie palą się, by je oddać. Wspaniała seria przygodowa z zaskakującym zakończeniem. Serdecznie polecam. Cóż, szanowne towarzystwo, sądzi o tym zestawieniu? Jeśli czegoś nie oglądaliście z tych anime, gorąco zachęcam do nadrobienia. Powitamy was wtedy w naszym klubie z otwartymi ramionami. Tymczasem proszę... Miałem bardzo dziwny sen.